Mam nadzieję, że Cię teraz zaskoczę. No. Mam nadzieję, że Cię zaskoczę i przyjadę sobie na kolejny przystanek, bo wywiązało się to z rozmowy z moim tatą, z którym rozmawiałam właśnie o tym, że będę miała z Tobą wywiad. On do mnie mówi, ale Ty wiesz, że Roxy, no właśnie, ja Ci pokażę teraz zdjęcie. No. Co tutaj widzimy? O Boże! Roxy, judo. Roxy Węgiel trenowała judo. Dokładnie, tak. Moja mama też wczoraj mi wysłała takie wspomnienie sprzed 7 lat, jak były pierwsze nagrywki do The Voice Kids, gdzie nagrywaliśmy to właśnie na hali sportowej judo. Tam był Adam Zdrójkowski i z nim właśnie takie śmieszne zdjęcie, jak ja. No, byłam taka. Ale taka, ja ci. Taka malutka. Ja ci powiem więcej, bo ja rozmawiałam wczoraj z twoim trenerem, z Przemysławem Czarneckim. Jak to? Tak. Naprawdę? O to pozdrawiam cały klub judo w Jaśle. Serdecznie pozdrawiam was, kochani. Super było tam uczestniczyć. Judo mnie ukształtowało bardzo mocno. I to właśnie chciałam przeczytać, co on mi powiedział. Bo on mi powiedział tak, była bardzo ruchliwa, energiczna i miała ogromny talent do tego sportu. Jako młoda zawodniczka judo zapowiadała się bardzo perspektywicznie i wróżyłem jej ogromną karierę sportową. Co tobie dało judo? Wspomniałeś, że... Właśnie taką, mam wrażenie, że mnie tak ugruntowało już jako dziecko, tak? Uczysz się takich wartości typu pokora i taka wytrzymałość, nie dość, że fizyczna, to i psychiczna, bo nieraz wiesz sama, jak trenujesz judo, że można się załamać, jak walka pójdzie nie po twojej myśli. Mhm. Więc już jako taka mała dziewczynka miałam wpajane no, bardzo wartościowe rzeczy, które mi się przydały w przyszłości. Mhm. I to no, ja jestem wdzięczna właśnie tutaj trenerowi Przemkowi i całemu zespołowi, który kreował nam takie myślenie, bo to też bardzo dużo zależy od klubu. Nie każdy klub ma dobre podejście do walki. To jest jednak, to są jednak sporty walki. Do tego trzeba mieć naprawdę zdrowy rozsądek, w tym trzeba zachować, tak? Bo przyjdzie sobie taki dzieciak na judo, zacznie nagle bić wszystkich na ulicy, tak? No bo to są tylko dzieci, tak? Więc jak prowadzisz taką sekcję sportu dla no, młodych osób, jakby nie było, to jednak trzeba mieć to z tyłu głowy, żeby kodować te wartości. I ja pamiętam, mój trener zawsze mówił mi, że po przegranej walce mam podejść do przeciwnika i pogratulować, co dla mnie było najgorsze. Mówię, no nie, no jak ja mam jej pogratulować, kurde, któryś raz z nią przegrywam. I jak mam jej pogratulować? No a trener mówi, nie, masz iść i pogratulować. I mówię, no dobra. No i tak zagryzałam zęby, aż w końcu jakby też zrozumiałam, że kurde, no faktycznie dziewczyna wygrała zasłużenie, tak? W judo nie dasz rady nikogo oszukać. To jest mata, są sędziowie, którzy oceniają krok po kroku twoją walkę. Więc judo uczy pokory i tego, że jednak nie zawsze wygrywasz. I to też fajnie jest przenieść sobie na taką ludzką rzeczywistość w kontekście chociażby tego, że raz ci nie wyjdzie, przegrasz tą walkę, ale za którymś razem, jeśli mocno się przyłożysz i będziesz trenować dzień w dzień, to w końcu wygrasz i zmieciesz te wszystkie przeciwniczki. Wiesz, o czym mówię, prawda? Tak, to tak. Jest determinacja. Determinacji bardzo mam wrażenie, że judo mnie nauczyło wielkiej determinacji. No ja jestem bardzo zdeterminowana. Bardzo pracowita. Tak, pracowitości oczywiście też. Wszyscy to widzimy. Jestem mega wdzięczna. Fajnie, że z Przemkiem się skontaktowałaś. Zaskoczyłam cię! Dawno ich nie widziałam. Ale może jak będę w Jaśle, to wpadnę. Oni czekają. On sam też powiedział, żebym cię pozdrowiła od niego, więc myślę, że jeśli ty już pozdrowiłaś ich, ja pozdrowiłam ciebie, to moment na to, żebyście się po prostu po latach spotkali w Jaśle i żebyś ich odwiedziła.